Dzisiejszy porządek obrad. Chcielibyśmy, żeby pierwsze punkty były przedstawione jako ostatnie. Wiedziałem, że będzie dyskusja nad tym punktem. Trzeba było poprzeć mój wniosek, żebyśmy pracowali za złotówkę. Będziemy mieli naprawdę dużo czasu na to, żeby sobie usiąść spokojnie i porozmawiać. Ja myślę, że należy zakończyć tutaj tę dyskusję. Wznawiamy obrady po przerwie. W następnym punkcie mają Państwo sprawozdanie starosty Głubczyckiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Głubczyckiego za 2019 rok. Sprawozdanie otrzymali Państwo w materiałach elektronicznych. Ja myślę, że przedstawiać go tutaj nie będziemy. Jeśli mają Państwo uwagi lub typ pytania do Pana starosty, to proszę o zadawanie pytań. Pan starosta ma. No nie mam pytania, Panie Przewodniczący, ale chciałbym pokrótce powiedzieć, na czym polega działalność Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Jest to zespół, który składa się z przedstawicieli służb, przedstawicieli samorządów. Zazwyczaj bywa tak, że komisja ta działa również w rozszerzonym składzie o zespół zarządzania kryzysowego. Takich spotkań w ubiegłym roku odbyło się dwa, z tego tytułu, że nie mieliśmy żadnych nagłych przypadków. Są to zazwyczaj spotkania, na których weryfikujemy to, co się zadziało w danym roku na terenie powiatu głubczyckiego. Wnosimy nowe propozycje odnośnie zwracania uwagi i kreowaniu nowych kierunków w działaniu instytucji i samorządów na terenie powiatu, a w tym roku już spotkaliśmy się raz w związku z sytuacją ptasiej grypy. Nie spotkaliśmy się jeszcze w związku z wystąpieniem dwóch przypadków przy granicy z Polską na terenie Czeskiej Republiki dotyczących wirusa korony. Natomiast jesteśmy w stałym kontakcie i tutaj też chciałbym przy okazji Telewizji Głubczyckiej poinformować, że taka sytuacja ma miejsce. Jesteśmy w stałym kontakcie, więc zdecydowaliśmy się na kontakt bezpośredni, telefoniczny i codziennie praktycznie rozmawiamy i weryfikujemy sytuację. Natomiast no, najważniejsza rzecz, jakiej dzisiaj nie ma, albo już jest na terenie naszego kraju, to, że czekaliśmy na ewentualne odczynniki i próbki do tego, aby takiego wirusa móc zidentyfikować u danych osób, które są zarażone. Bo takich próbek nie było do tego, żeby móc wykryć tego wirusa. Chińczycy w poniedziałek wybudują szpital na 1000 pacjentów, a w tydzień my mamy problem z samymi próbkami. Także myślę, że to będziemy mieli i no, jesteśmy przygotowani. Myślę, że pod kątem oczywiście prewencyjnym, natomiast wiemy o tym, że na poziomie szpitala powiatowego tego nie będziemy mogli leczyć ani nadzorować. Będą skierowani ci pacjenci do najbliższych szpitali zakaźnych. Taki mamy w Nysie, w Opolu i w Raciborzu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. To rozumiem, że to uzupełnienie w zasadzie było do tego sprawozdania. Dziękuję bardzo. Czy mają Państwo jakieś pytania do starosty? Jeśli nie, to dziękuję bardzo. Przejdziemy do następnego punktu. Przyjęcie protokołu komisji rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół Mechanicznych w Głubczycach. Proszę Pana Przewodniczącego Jasiona o przedstawienie protokołu. Dziękuję. Protokół komisji rewizyjnej Państwo radni mają w swoich materiałach, które otrzymali przed sesją. Także jego treść jest wszystkim znana. Ja pozwolę sobie przedstawić w takim skrócie zapisy z tego protokołu. Protokół nr 9 Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w dniu
28 listopada 2019 roku w Zespole Szkół Mechanicznych w Głubczycach. Na mocy uchwały Rady Powiatu Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w składzie Jan Jasion przewodniczący, Tadeusz Krupa zastępca przewodniczącego, Bronisława Pawlik sekretarz, Wojciech Bernacki członek, Krzysztof Hajda członek, w obecności pana Jana Łaty dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych w Głubczycach, pana Marka Jargona kierownika internatu, pani Bożeny Nowak-Molfa główny księgowy Zespołu Szkół Mechanicznych w Głubczycach, pana Tomasza Senia kierownika Wydziału Oświaty i Zdrowia w Starostwie Powiatowym w Głubczycach przeprowadziła kontrolę w Zespole Szkół Mechanicznych w Głubczycach. Temat kontroli: analiza zatrudnienia kadry pedagogicznej w roku szkolnym 2019-2020, zasady finansowania stacji diagnostycznej, stołówki i internatu w latach 2016-2019. Funkcjonowanie stacji diagnostycznej omówiła główna księgowa pani Bożena Nowak-Molfa, stwierdzając, że Zespół Szkół Mechanicznych ma wyodrębniony rachunek dochodów, z którego wydatki są realizowane zgodnie z uchwałą Rady Powiatu z 2010 roku. Zespół Szkół Mechanicznych co kwartał składa sprawozdanie finansowe do Zarządu Powiatu, natomiast budżet jednostki to wartość około 180 tysięcy złotych. W tym największe dochody generuje przegląd samochodów, to jest miesięcznie około 100 sztuk. Na warsztatach szkolnych istnieje produkcja na przykład imadeł, ławek, innych przedmiotów, które są zbywane i stanowią dochód jednostki. Zasady finansowania internatu i stołówki zrelacjonowała główna księgowa, przedstawiła wykonanie dochodu w internacie, zaznaczając, że w tym roku są mniejsze ze względu na niższy poziom wynajmu i prowadzony remont drugiego piętra budynku, żeby przygotować do przeniesienia placówki opiekuńczo-wychowawczej interwencyjnej Gniazdo z wynajmowanego przez starostwo budynku. Jak stwierdził kierownik internatu, ze stołówki korzysta około 30 uczniów i około 30 osób z zewnątrz. Ceny obiadów są dość konkurencyjne, to jest 15 zł za posiłek dwudaniowy. Stołówka przygotowuje też posiłki dla placówki Gniazdo. Wynajem mieszkań przed remontem przynosił określone środki, na przykład w roku 2016 w wysokości 54 tysiące złotych, w roku 2017 w wysokości 52 tysiące złotych, w roku 2018 w wysokości 52 tysiące złotych. To były znaczące kwoty w dochodach, których teraz nie ma. Za pobyt w internacie uczniowie zapłacili w 2016 roku 29 tysięcy złotych, w 2017 roku 29 tysięcy złotych, w 2018 roku 32 tysiące złotych. Kierownik internatu pan Marek Jargon stwierdził, że remont wykonywany jest własnymi siłami, tak zwaną metodą gospodarczą bez wynajmu firm zewnętrznych. Dyrektor Jan Łata potwierdził, że nie ma żadnych planów co do zmiany formy własności stacji diagnostycznej. Były takie pytania wcześniej i takie wątpliwości, co pan dyrektor jednoznacznie potwierdził, że takiej ewentualności nie ma. Analiza zatrudnienia kadry pedagogicznej w roku szkolnym 2019-2020. Komisja zapoznała się z dziennikiem ustaw i obwieszczeniem w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Karty Nauczyciela, arkuszem organizacyjnym z dnia 23 sierpnia 2019 roku, który został zatwierdzony przez Kuratorium Oświaty w Opolu, Starostą Powiatu oraz Związki Zawodowe, aneksami z dnia 30 sierpnia, 3 października i 30 października bieżącego roku do arkusza organizacyjnego, wykazem kadry pedagogicznej,
sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Wykładnię prawną na portalach oświatowych BIP i samorządowych dotyczącą godzin ponadwymiarowych dla osób funkcyjnych. Kierownik Wydziału Oświaty i Zdrowia pan Tomasz Seń wyjaśnił, że zniżka pensum dla dyrektora i innych osób funkcyjnych ustalona została uchwałą Rady Powiatu. Aktualna zniżka dla osób funkcyjnych wynosi dyrektor 15 godzin, wicedyrektor 11 godzin, kierownik internatu 10 godzin, kierownik szkolenia praktycznego 10 godzin. O zastępstwa i godziny ponadwymiarowe pytał przewodniczący komisji. Według dziennika zastępstw od 7 stycznia do 13 czerwca 2019 roku w Zespole Szkół Mechanicznych zrealizowano 254 zastępstwa. Z tego dyrektor i wicedyrektor wykonali 193 godziny, czyli 76%. Pozostali nauczyciele, przy czym powtarzały się cztery te same nazwiska, mieli do dyspozycji 61 zastępstw doraźnych, to jest 24%. W szkole zatrudnionych jest 45 nauczycieli na umowę o pracę. Podział zastępstw w tak ograniczonym kręgu może tworzyć złą atmosferę i poczucie niesprawiedliwości, a także poddawać wątpliwość tak dużą zniżkę godzin dla osób funkcyjnych przy tak dużej ich dyspozycyjności. Kierownik Oświaty, Wydziału Oświaty i Zdrowia zakomunikował, że w tym czasie zachorował nauczyciel historii i tak dyrektor, jak i wicedyrektor, mając odpowiednie kwalifikacje, prowadzili zastępstwa. Przewodniczący komisji pytał, z jakich środków płacone są zastępstwa? Czy z budżetu powiatu? Tak, odpowiadają dyrektor szkoły i kierownik Wydziału Oświaty i Zdrowia. Na nauczanie indywidualne i zajęcia rewalidacyjne, które wchodzą w czasie roku szkolnego, nie ma subwencji, pomimo że na dzień 30 września szkoła składa sprawozdanie do systemu informacji oświatowej, informując o wszystkich zmianach. Kierownik Wydziału Oświaty i Zdrowia poinformował, że rząd w tym roku zwiększył wynagrodzenia dla nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego o 15,6%, jednak subwencja wzrosła tylko o 6%, to jest o kwotę 211 tysięcy, różnicę około 500 tysięcy złotych dopłacić musi powiat i będzie to nowe obciążenie dla budżetu, którego wartość ostateczną będziemy znać na koniec grudnia bieżącego roku. Dla przypomnienia, starostwo w 2018 roku dofinansowało oświatę na kwotę 1 869 417 tysięcy złotych. Komisja w obecności dyrektora, kierownika Wydziału Oświaty i Zdrowia udała się również na teren obiektu szkolnego, stołówki, remontowanego internatu oraz stacji diagnostycznej i warsztatów szkolnych. Stołówka i internat wymagają dofinansowania w zakresie przedstawionym w załączniku. Natomiast stacja i warsztaty są na dobrym poziomie, gdyż niedawno przeszły gruntowną modernizację. Dość duże otoczenie kompleksu szkoły, internat, stołówka i stacja diagnostyczna utrzymane są estetycznie i w porządku. Komisja wnioskuje o przestrzeganie zapisów w Karcie Nauczyciela, w szczególności artykułu 35 i 42 ustęp 6a dotyczących godzin ponadwymiarowych i zastępstw doraźnych realizowanych przez osoby funkcyjne. Zaktualizowanie danych na stronie Zespołu Szkół Mechanicznych. Poinformowanie w skuteczny sposób przyszłych absolwentów o rynku pożądanych zawodów i partycypacji przedsiębiorców w kształceniu. Tworzenie empatycznej atmosfery wśród nauczycieli, co w oczywisty sposób przekłada się na ich szczególną rolę w kształtowaniu młodego człowieka i na wizerunek szkoły. Zagospodarowanie tzw. godzin dyrektorskich, aktualnie są wakatem,
na rozwój zainteresowań i uzdolnień ucznia bądź na przedmioty maturalne. Po otrzymaniu protokołu dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych po zapoznaniu się wniósł uwagi, które są załącznikiem do niniejszego protokołu. W podpisach kontrolowany dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych w Głubczycach Jan Łata i Komisja Rewizyjna Rady Powiatu. Protokołowała pani Bronisława Pawlik, sekretarz. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Otwieram teraz dyskusję. Czy mają państwo pytania do pana przewodniczącego, członków komisji, bądź do pana dyrektora, który tu jest obecny, lub też do pana Tomasza Senia? Chyba że pan dyrektor chce zabrać głos jako pierwszy. Rozumiem, że tak. Nie, dziękuję bardzo. Nie, dziękuję bardzo. Czekam na pytania i dobrze, później się ustosunkuję. Bardzo. Pan radny Leszek bardzo. Panie przewodniczący i tutaj panie dyrektorze, jak wygląda kwestia pensum nauczyciela, z którym był problem przez kilka miesięcy? Ten problem ciągnie się dłużej. Z tego co wiemy, rozpatrywaliśmy to. Pan Rudziński pytał się o to wielokrotnie. W kwestii przedmiotu biologia, dopełnienie godzin do etatu pełnego. Wiemy, że jest tam pani, która ma problem z dopełnieniem etatu, ponieważ brakuje dla niej godzin. Zastanawiam się jedno, czy będąc na naradach dyrektorów rozmawiał, poruszał pan ten problem z panem kierownikiem Seniem i czy była możliwość pomocy tej pani, przenosząc ją na przykład na jedną, dwie godziny do nauczania tej biologii, na przykład do liceum. Na naradach dyrektorów są dyrektorzy szkół średnich. Tworzona jest siatka, więc dziwi mnie fakt, że w placówce, na przykład w liceum, jeden nauczyciel może mieć 20 kilka godzin biologii, a u pana jest problem z połówką godziny dla nauczyciela. Dalej, druga rzecz, efekt tych zastępstw. Dwóch nauczycieli 76% zastępstw, pozostałych 43 nauczycieli z placówki 24% zastępstw. Nie wiem, jak patrzą na to koledzy. Ja wiem, jak to się człowiek czuje, jak go się odstawia, bo byłem w takiej sytuacji, kiedy byłem niewygodny, podziękowano mi, ale to jest dla mnie troszeczkę dziwne, żeby nie można było znaleźć z godzin dyrektorskich nawet dla tej pani jednej godziny. Nie wiem, o co chodzi w waszej placówce. Nie jest to dla mnie zrozumiałe. Godziny na liczbowe, które są tutaj wykazywane, 110 godzin na język angielski zawodowy i angielski, 54 przedmioty zawodowe, 23 godziny religia, 16 godzin WF-u, 4 godziny język polski, 3 godziny historia w czwartych klasach. A gdzie tu jest matematyka? 4 godziny języka polskiego. No i potem zdawalność jest 70 parę procent z matematyki. To jest za mało, stanowczo za mało. Zastanawiam się, jakie pan widzi wyjście z sytuacji, żeby pomóc i zażegnać ten konflikt w gronie nauczycielskim. Mamy tutaj nauczyciela, panią Marię Farasiewicz. Bym prosił, żeby się wypowiedziała na ten temat. Jak widzi pracę swoich kolegów, koleżanek? Jak wygląda atmosfera w jej placówce? Dziękuję. Kto chce? Pan dyrektor czy pani Maria? Proszę państwa, ja bardzo krótko powiem, jeżeli pan przewodniczący pozwoli. W związku z tym, że jestem w bardzo niekomfortowej sytuacji, proszę mnie zwolnić od udzielania odpowiedzi. Myślę, że od udzielania odpowiedzi jest pan dyrektor reprezentujący szkołę na zewnątrz, nie moja osoba jako radnej. Zatem proszę nie stawiać mnie w takiej zgoła niekomfortowej sytuacji, ponieważ nasze relacje są zupełnie inne płaszczyznowo. Proszę wybaczyć. Dziękuję. Wybaczamy. Proszę, nie wiem, czy pan dyrektor, czy... Proszę. Będzie się wiązało również z pytaniem pana radnego Baca, a mianowicie, bo nigdzie tutaj nie zauważyłem, że jest konflikt. Nigdzie w protokole nie było wpisane, że jest konflikt, więc jeżeli
pan radny używa takiego określenia, to może za chwilę się właśnie zacznie ten konflikt, że coś wywołamy niepotrzebnie. Natomiast chciałbym też dopytać, bo pan radny Bac mówił o tej jednej godzinie, że się nie znalazła, to przy odpowiedzi pana dyrektora chciałbym usłyszeć, bo nie widzieliśmy tego w protokole i też rozmawialiśmy o tym na sesji, czy aby była jakaś propozycja, bo sami nie mieliśmy tej wiedzy i nie mieliśmy w jaki sposób dopytać i też była taka sugestia, żeby protokół, który tak naprawdę został, czy kontrola, która została zlecona przez Komisję Oświaty, Komisji Rewizyjnej, żeby no jednak z Komisją Oświaty ten temat przedyskutować jeszcze przed sesją, łącznie z przedstawicielem Komisji Rewizyjnej, bo wtedy wiele rzeczy byśmy sobie wyjaśnili na komisji i niepotrzebnie dzisiaj byśmy debatowali publicznie. Dziękuję bardzo. Proszę, pan dyrektor. Ustosunkuję się pierw do konfliktu. Konflikt to, tak jak powiedział pan starosta, chyba chce ktoś wywołać, bo życie współczesne polega na tym, że ludzie lubią pisać donosy, a później wycofują się na raka i po prostu nie zajmują i nie ponoszą za to żadnej odpowiedzialności. Ja przeprowadzam przynajmniej raz w miesiącu rady pedagogiczne, niejednokrotnie, dwa razy, jeżeli taka jest potrzeba i podczas tych rad pedagogicznych nikt z nauczycieli się nie skarżył. Jeżeli ktoś to czyni na zewnątrz, to proszę bardzo, niech poda imię, nazwisko i wtedy będziemy rozmawiali na ten temat. Natomiast powiedzmy, to co się dzieje w gronie pedagogicznym, tak zostałem wychowany, że załatwiam w gronie nauczycielskim. Jeżeli natomiast dzieje się coś nie tak, to nauczyciel powinien przyjść do mnie i na ten temat rozmawiać. Natomiast jeżeli chodzi o brakujące godziny dla pani, którą tutaj pan poruszył. 8 lat temu miałem propozycję radnych, którzy byli w mojej szkole, żeby tworzyć arkusz organizacyjny, gdzie zawsze zakładałem 4 oddziały w kwietniu ze względów powiedzmy takich bezpieczeństwa, żeby każdy z nauczycieli czuł się i komfortowo i wiedział, na czym stoimy. A zaproponowano mi, żebym utworzył 10 oddziałów. Jeżeli w ten sposób będziemy przeprowadzali politykę oświatową w naszych szkołach, proszę bardzo, ale ja pod tym się nie będę podpisywał. Natomiast jeżeli chodzi o narady dyrektorów, ja odpowiadam za swoją placówkę, informuję kierownika oświaty, jakie ja mam potrzeby. Słyszy to druga strona, czyli dyrektorzy, czy dyrektor innej szkoły i nie wchodzę w kompetencje dyrektora innej szkoły, nie zaglądam mu w papiery, ile ma godzin nadliczbowych z poszczególnych przedmiotów. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan radny Bac, potem pan radny Rodziński. W takim razie do pana kierownika Senia. Panie kierowniku, czy na naradzie dyrektorów rozważaliście możliwość rozdziału tych godzin, bo znam kolejny przypadek, kiedy jedna z koleżanek, która też uczy biologii, biega, jest w 4 szkołach, żeby połączyć i mieć jeden etat, gdzie cały czas powtarzam, w jednej szkole jest pani, która ma 20, prawie 7 godzin chyba z tego co pamiętam. Czy na tym miała polegać współpraca i potem słyszymy, że reforma źle była przeprowadzona, bo nauczyciele nie mają godzin. Mają, tylko jedni mają niepełne etaty, a drudzy mają 1,5 etatu. To uważam, że to jest w gestii. Co roku są spotkania z dyrektorami. Jak w czasie, gdy tworzony jest arkusz i zawsze te godziny staramy się uzupełniać. O tej pani, o której mówimy, w czasie ostatni arkusz sierpniowy miała etat, z tym, że we wrześniu odmówiła prowadzenia części zajęć. W związku z czym dlatego teraz jest bez godzin. Ad vocem pan, tak? Ponieważ nie było pana na komisji ani pana dyrektora, to chciałbym się dowiedzieć, jakich zajęć odmówiła, kiedy je proponowano, czy propozycja była na piśmie, czy były przedstawione możliwość przejścia w stan nieczynny, czy zostały spełnione procedury? Z tego co wiem, miała proponowane na piśmie, jest odpowiedź na piśmie, a czy ta pani przeszłaby w stan nieczynny, to wątpię. Proszę ją spytać. Pan radny Rodziński, proszę.
Szanowni Państwo, to jest, powiem szczerze, ja jestem zażenowany kolejny miesiąc tą dyskusją. No bo powiem tak, rozmawialiśmy z tą panią i pani twierdzi, że nie odmówiła pisemnie żadnych godzin, które państwo proponowali. Więc zobowiązujemy państwa do przedstawienia tego pisma, panie dyrektorze. Jeżeli pan ma takie pismo, proszę nam je przedstawić, nie będziemy pana już wtedy męczyć o to. A jeżeli pan nie ma odmowy pisemnej tej pani, to powiem szczerze, że dla mnie to jest skandaliczne, że jeden nauczyciel ma 15/18, a nauczyciele u pana, którzy uczą takich samych przedmiotów, mają godziny nadliczbowe. Nie możemy po nazwisku mówić, ale panie dyrektorze, nie ma takich nauczycieli. To proszę, tutaj po prostu jest, sprawa wygląda w ten sposób. Odpowiem na pierwszą część pytania. Mam pisma, nie wiedziałem, że akurat ten temat będzie analizowany. Pisma mam u siebie, jeżeli jest, istnieje taka potrzeba, mogę do 10 minut dostarczyć. Natomiast druga sprawa, z tymi kwalifikacjami, które ta osoba posiada, w mojej szkole nie ma godzin. Proszę, pan radny Rudziński. Panie dyrektorze, czy to jest pismo z tego roku, czy to jest pismo sprzed 6, 7, 8 lat? Czy to jest pismo, które mówi o tych godzinach, o których mówił pan kierownik Seń z sierpnia? Jeżeli tak, to bardzo prosimy, żeby pan je nam przedstawił. Bo to wtedy skończy dyskusję całą, no bo jeżeli nauczyciel otrzymał propozycję i odmówił pisemnie, to wtedy nie mam o czym mówić. Jeżeli nie, to nie stawia pana to w komfortowej sytuacji w tym sporze, no bo tu jest spór jednak, tak trzeba sobie powiedzieć. Także, żeby zamknąć ten jeden temat. Drugi, a może jeszcze inaczej, bo mówimy cały czas, że ma pan 4 godziny wakatu, które, panie dyrektorze, godzin, które pan nie rozdysponował, więc To byłby problem, żeby z tych 4 godzin wakatu dać 1 godzinę tej pani, żeby miała pełny etat. Tym bardziej, że pani uczy przedmiotu, który jest przedmiotem maturalnym. Mogę się ustosunkować? Bardzo tak, proszę, panie dyrektorze. Tak, godziny dyrektorskie zwiększa się na zainteresowania, znaczy przyznaje się na zwiększenie zainteresowań i uzdolnień uczniów, a jak państwo dobrze z komisji rewizyjnej przeanalizowali wydruki z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, to ja tam się nie dopatrzyłem, żeby uczniowie zdawali te przedmioty, o których mówimy. Jeżeli państwo sobie życzą, nie ma problemu, będę wydawał pieniądze tam, gdzie nie potrzeba. Ad vocem, potem pan radny Bac, potem pani... Panie dyrektorze, to jeżeli już tak pan w taki sposób chce z nami rozmawiać, to może porozmawiajmy o wydawaniu pieniędzy tam, gdzie ich nie trzeba. Strona piąta, to co tutaj radny Bac już podejmował, 254 zastępstwa, z czego pani wicedyrektor wykonaliście 193 godziny. Panie dyrektorze, w pana odpowiedzi, a w zasadzie o tym, co mówi tutaj komisja, są to godziny, które były wydawane nie na przedmioty maturalne znowuż, tylko mamy przedmioty takie jak WF, przedmioty zawodowe, religia. Na to muszą iść zastępstwa? Panie dyrektorze, umówmy się rzecz taką. Ja mam do pana zapytanie, ile pan ma godzin w pensum swoim? 3. I ma pan 3, czy ma pan, czy we wrześniu dał pan jakieś godziny na wakat i ma pan 6 obecnie albo więcej? Nie dałem na wakat, tylko prosiłem organ prowadzący i dostałem pozwolenie. Czyli ile pan ma? 6. Aha, czyli nie ma pan 3, czyli ma pan 6 już, plus oprócz tego jeszcze godziny zastępstw. Nie. Dodatkowe godziny. Nie, panie dyrektorze, pytanie moje brzmi tak. Ile godzin bez zastępstw ma pan w każdym tygodniu obowiązkowych wpisanych w
dziennik, w dziennik lekcyjny. 6. Czyli ma pan już zwiększone o 3 godziny, prawda? Więc moje pytanie jest takie, czy jeżeli państwo mają czas na to, żeby uczyć więcej niż 3 godziny, uczy pan 6, być może pan wicedyrektor uczy więcej, macie państwo czas na godziny nadliczbowe, to może tam nie trzeba dwóch etatów dyrektorskich, może starczy jeden. Bo powiem szczerze, dla mnie to jest niezrozumiałe, że macie państwo zwiększone godziny za zgodą zarządu oczywiście. I oprócz tego jeszcze są dodatkowe godziny z WF-u, z religii, z przedmiotów zawodowych, bo wywołał pan temat wydawania pieniędzy niepotrzebnie. To jest moim zdaniem wydawanie pieniędzy niepotrzebnie. Pan radny Bac się zgłaszał, potem pani radna Pan. Pierwsze pytanie to, kto jest organem nadzorującym? Wiemy, starostwo. Odpowiem już sam. Drugie pytanie, w ramach starostwa, tą kontrolę czyni pan kierownik, żeby zestalić to. Dobrze, panie starosto, mówię? Zestala pracę dyrektorów. No i teraz, jeżeli jest narada dyrektorów, no to jedna i druga placówka podlegają pod starostwo, czyli pod pieniądze wydatkowane przez starostwo. To starostwo i subwencja dają możliwość zatrudniania dyrektorom nauczycieli. Nie rozumiem jednego, jeżeli to są jedne pieniądze, jedno starostwo, to dlaczego nie można połączyć i uzupełniać tych rzeczy? Przecież nauczyciele mogli wzajemnie uzupełniać etaty między liceum a mechanikiem. I nie doszłoby do takiej sytuacji. Już nie wspomnę, że jak była reforma wcześniejsza, to były takie sytuacje, że nauczyciele z jednych placówek, ze szkół podstawowych przechodzili do szkół średnich, odwrotnie. Uważam, że etycznie byłoby podejść do tych nauczycieli, którzy mają mniej i są w trudnej sytuacji. Moje pytanie jest takie, jakie godziny proponowano tej pani, z jakich przedmiotów, że odmówiła? I czy to były godziny, z których ona ma uprawnienia do nauczania tych przedmiotów? Dziękuję, pan starosta. No, była o tym mowa, że pan dyrektor ma to przedstawić na piśmie, skoro ma te dokumenty. To i właśnie chciałem to powiedzieć, no, bo zaczynamy w kółko kręcić temat. To samo. Pan Rudziński jasno zadał pytanie, a pan kierownik też wcześniej i pan dyrektor potwierdzili, że pani miała zapewniony etat, a w trakcie we wrześniu zrezygnowała z wykonywania części tego etatu. Więc na poziomie tworzenia arkusza organizacyjnego pani miała zapewnione godziny. Więc wtedy nikt nie mówił, że trzeba do innej szkoły, że trzeba uzupełnić ten etat. W momencie, kiedy oddaje się już arkusz i jest on podpisany, to już jest kłopot. Natomiast o dokumenty, jeżeli chodzi o to, że pani miała w trakcie roku jeszcze propozycje, o których pan dyrektor powiedział, będziemy czekali na komisję, oświaty, że pan dyrektor pokaże dokumenty. Te, o które poprosił pan Rudziński. Inną rzeczą jest to, o czym mówił też pan Rudziński, o oszczędnościach. Na poziomie zastępstw organ prowadzący, czy nadzorujący, jak kto by chciał nazwać, ma bardzo ograniczone pole manewru i o tym wszyscy wiemy, bo to dyrektor jest pracodawcą i szefem placówki. I to on musi wykonywać swoje uprawnienia zgodnie z kompetencjami. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Rudziński ad vocem, potem pani Pawlik. Panie starosto, te godziny, które pani miałaby dostać w arkuszu w sierpniu, to one również muszą być przydzielone pisemnie. Jeżeli pani ich nie przyjęła, to one są też na papierze nieprzyjęte. Pan dyrektor mówi 10 minut, może nam to dzisiaj pokazać. Nie odkładajmy tego do kolejnych komisji, bo wałkujemy to przez 6 miesięcy. To bardzo proszę. No, jeżeli jest, no bo, radnych to też, bo, nie, że bo to powiem szczerze, wszyscy już mamy troszeczkę dość tej sytuacji jakby związanej z tą sprawą, natomiast
Ja pozwolę sobie, jak rzadko, zgodzić się z panem radnym Baccem, a nie zgodzić się z panem starostą, że państwo nie mają wglądu, czy nie mają państwo nadzoru nad tymi godzinami nadliczbowymi. Ja od iluś lat tutaj kłócę się o dodatkowe pieniądze na kółka i tak dalej. W mechaniku nie ma kółek, natomiast mamy dodatkowe zastępstwa z WF-u, z przedmiotów zawodowych, z religii, szanowni państwo. Nie mamy matematyki, nie mamy języka polskiego, nie mamy przedmiotów, które się na maturze zdaje. Dlaczego? Ponieważ tych przedmiotów wcześniej wymienionych, niematurialnych, uczą ludzie, którzy powinni zajmować się zarządzaniem szkołą w tym czasie. Po to jest zniżka godzin, która i tak jest inna niż uchwaliła to Rada Powiatu, bo zamiast zniżki w wysokości 15 godzin, nagle już widzę, że pan dyrektor realizuje 6 godzin, a nie 3, które powinien, więc może tam nie ma pracy dla tylu zarządzających. A jeżeli jest, no to jeżeli zarządzający realizują godziny nadliczbowe, to nie mają wtedy czasu na zarządzanie szkołą. Chyba że siedzą do 18, 20, no to zgoda wtedy. Dobrze, pani Pawlik, proszę. Szanowni państwo, pozwolę sobie nie do końca zgodzić się z panem kierownikiem Wydziału Oświaty, ponieważ mam przed sobą arkusz organizacyjny, w którym ta pani, o której rozmawiamy, nie ma pełnego etatu, ma 15 godzin. Natomiast w planowanej liczbie godzin, która jest, wiadomo, takim pierwszym planowaniem, też ta pani ma 13 godzin. Więc nie mamy w dokumentach, nad którymi komisja pracowała, nie mamy żadnej informacji, że pani zostało w tym roku coś zaproponowane. Mamy informację, że pewne rzeczy toczą się od 2011 roku. Natomiast to, o czym teraz rozmawiamy i to, co dotarło do komisji, nie mamy takich wiadomości. Ponadto pozwolę sobie również nie zgodzić się z uwagami do protokołu, które zamieścił pan dyrektor odnośnie zastępstw. Otóż, proszę państwa, komisja rewizyjna pracowała, przedstawiając państwu protokół, bazowała tylko i wyłącznie na materiałach dostarczonych przez Wydział Oświaty i Zdrowia. W starostwie, przez szkołę oraz na bazie rozmowy z kierownikiem wydziału, panem dyrektorem, główną księgową, kierownikiem internatu. To wszystko zostało nagrane dla potrzeb komisji. Komisja również, pisząc protokół, opierała się na informacjach zawartych na stronie internetowej Zespołu Szkół oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu. I formułując wnioski w protokole, posługiwała się wykładnią karty nauczyciela oraz wykładnią prawną na portalach oświatowym, samorządowym i Państwowej Inspekcji Pracy. I jeżeli w uwagach pan dyrektor przedstawia Radzie, że na zastępstwach były realizowane takie godziny. Tam
22 godziny z angielskiego, 110 angielski i zawodowy, 54 godziny zawodowe, 23 religia, 16 WF, 4 język polski, 3 godziny historia. Na bazie dziennika zastępstw, który otrzymaliśmy od pana dyrektora, te dane są zupełnie inne. Otóż od stycznia, od 7 stycznia do 13 czerwca 2019 w szkole, czyli to jest 5,5 miesiąca, zostało zrealizowanych 254 zastępstwa. Z tego 76% realizuje dyrektor i jego zastępca. 9% realizują dwóch nauczycieli WF-u i 15% dwóch nauczycieli uczących zawodowych, do przedmiotów zawodowych. W drugiej części, zaraz ją znajdę, bo mam tutaj trochę materiałów, ale na pewno jest, tylko się schowała. W drugiej części dziennika zastępstw od 10 września do 26 listopada jest, czyli to jest, proszę państwa, niecałe 2,5 miesiąca, tam było 5,5, przypominam. W szkole jest, w zespole szkół jest zastęp 244 godziny. I z tego realizowane jest tak, 13% przez dyrektora i zastępcę, natomiast pozostałe są realizowane przez nauczycieli, którzy uczą przedmiotów zawodowych, nauczycieli od WF-u, a język angielski był realizowany tylko w 29 godzinach, co stanowi 11,8%. Język polski tylko w 4 godziny, co stanowi 1,6%. Takie mamy dane, nad którymi komisja pracowała i które zostały, mają odzwierciedlenie w protokole. Być może są jakieś nieścisłości, ale te nieścisłości mogą się wiązać tylko wyłącznie z tym, że komisja miała niepełny dziennik zastępstw. Nie było w dzienniku nauczyciela i przedmiotu, który był zastępowany, natomiast był nauczyciel i przedmiot, który był realizowany. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan starosta, a potem nie wiem, jak pan dyrektor albo pan kierownik mają coś, ochotę zabrać głos, to proszę. Ja tylko chciałem się odnieść do tego, o czym mówił wcześniej pan radny Rudziński. Bo to były dwa elementy, na które na jeden mamy wpływ, na drugi nie mamy. Jeżeli mówimy o płatnych zastępstwach, to są zastępstwa, które wynikają z czasowej nieobecności nauczyciela. Pojawia się dzień, kiedy dostaje dyrektor zwolnienie chorobowe i po prostu pracownika nie ma, więc dyrektor musi wtedy zapewnić zastępstwa. I to są te zastępstwa, o których teraz tutaj mówimy. I chciałem tylko zaznaczyć jeszcze raz, na to organ prowadzący nie ma wpływu, bo my nie jesteśmy informowani na bieżąco telefonicznie o tym, czy ktoś jest w szkole, w pracy, czy nie. I to my nie możemy dyrektorowi nakazać, żeby w danym momencie albo zrobić płatne zastępstwa, albo też nie, bo wyrażając swoją opinię na temat tego, żeby nie robić, albo żeby cokolwiek robić, to raz, wkraczamy w kompetencje dyrektora, dwa, jeżeli mówimy, że ma nie robić, to wtedy bierzemy na siebie odpowiedzialność opieki nad uczniem, który poza murami szkoły w trakcie siatki godzin, którą ma wpisaną w planie lekcji, jest pod opieką szkoły. Gdyby taki uczeń miał zwolnienie, czyli zajęcia by się nie odbyły, a nie daj Boże coś by się stało, to wtedy tak niejako my byśmy brali na siebie odpowiedzialność prawną czy karną za to wydarzenie. Więc jeszcze raz
chciałbym dla podkreślenia tylko powiedzieć, że zastępstwa płatne, o których tak naprawdę, w których tak naprawdę tutaj temat teraz drążymy, to jest jedna rzecz, na którą nie mamy wpływu, bo to dyrektor decyduje. Natomiast ta druga część odnośnie arkusza organizacyjnego i propozycji, które były przedstawione nauczycielowi do pełnego etatu. Poczekam, panie dyrektorze, jutro bardzo bym prosił o dokumenty potwierdzające teorię pana, że taka propozycja była złożona i że po prostu z tamtej strony, ze strony pracownika jest odmowa. Dziękuję bardzo. Czy pan dyrektor Łata też? Jeżeli można, chciałbym się odnieść do tego, co pani radna przed chwilą powiedziała. Tu na pewno nastąpiło pewne nieporozumienie ze względu na to, że jeżeli państwo zobaczą na stronie 8, ostatni akapit, jednakże komisja analizują dziennik i zastępstw i tak dalej, tu padły przedmioty, historia, wychowanie fizyczne, przedmioty zawodowe oraz religia, to ja się ustosunkowałem do tego okresu, który państwo ujęli w tym terminie od września do listopada. I to są wyliczenia z tych zastępstw. Jeżeli państwo to sprawdzą, to wszystko się będzie zgadzało. Dziękuję bardzo. Dziękuję, pan radny Rodziński. Szanowny panie starosto, ja tu jeszcze muszę jednak pana o to zapytać, ponieważ czy w pana ocenie to, co przeczytaliśmy tutaj w raporcie komisji rewizyjnej, te sprawy związane z zastępstwami, czy według pana to jest etyczne, że 200 godzin zastępstw, które mogłyby być wykorzystane na przedmioty maturalne lub na cokolwiek innego, uczonego też przez innych nauczycieli, realizuje w zasadzie dwóch dyrektorów, którzy są w tej szkole powołani jakby do innych rzeczy. Czy to według pana jest etyczne? To jest moje jedno pytanie. Drugie pytanie jest moje. Czy z punktu widzenia organu, który ma nadzór nad szkołą, to jest dobrze organizacyjnie, że dyrektorzy chodzą na takie zastępstwa zamiast zajmować się administrowaniem szkoły? Pan starosta, proszę. Zacznę od drugiego pytania. To nie organ prowadzący tworzy prawo oświatowe, a prawo oświatowe na tym poziomie daje takie możliwości, natomiast nie daje możliwości organu prowadzącemu wkraczania i regulowanie zasad, które są wpisane w prawo. Wie pan o czym? No, bo tak nie bardzo wiem, co pan chce powiedzieć, ale nie zgadzam się z panem, panie starosto. Nie, no, jeżeli nie zgadzam się, ponieważ panie radny, ktoś musi mieć nadzór nad tym. No, pan starosta nie, pan kierownik też nie. Czyli kto? To są zastępstwa, które wynikają z czasowej nieobecności pracownika. Ja to rozumiem. I teraz jestem z rodziny nauczycielskiej, więc ja to dokładnie rozumiem. Panie radny, jeżeli prezes nie jest w stanie Banasia odwołać, to pan chce, żebym ja z zastępstwami w zespole szkół mechanicznych zawiadował. Ja bym chciał, żeby... To jest odpowiedź na drugie pytanie. Natomiast wrócę do pierwszego pytania, bo ono mi bardziej pasuje. To, czy to jest etyczne, to nie jest pytanie do mnie. Natomiast to, czy to jest etyczne, to pan doskonale zna moją odpowiedź. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Tutaj poruszyliśmy temat NIK-u. Mam nadzieję, że nie wkroczy tu w najbliższym czasie. Myślę, że wkroczy, ponieważ pan Korus w swoim piśmie pisał, że to będzie sprawa do NIK-u i do sądu administracyjnego, więc może nie w tej sprawie, ale w tamtej wcześniejszej. Natomiast panie starosto, to kto będzie miał nadzór nad panem dyrektorem? Nad tym, że może, nie wiem,
Nie wiemy, za jakie przedmioty są te zastępstwa, bo tak jak pani Pawlik tutaj powiedziała, że nie jest prowadzony dziennik, wiemy tylko, jakie lekcje się odbyły, nie wiemy za co. Druga rzecz mnie tu bardzo zaniepokoiła w pani wypowiedzi, nie wiem, czy to państwo wyłapali. Jak rozumiem, pani mówi, że pan dyrektor mówi nieprawdę jednoznacznie. No jeżeli tak, no to to, szanowni państwo, no to to jest też również nie w porządku. Pani przewodnicząca, czy ja dobrze zrozumiałem panią? Dobrze pan zrozumiał. To jest bardzo trudny temat, jak widać, bardzo trudny, aczkolwiek i różne są też wykładnie dla jasności sprawy, bo przeczytałam mnóstwo materiałów na różnych portalach dotyczących karty nauczyciela i jednakże niemal co drugim, teraz nie wiem, paragrafie, ustępie w karcie nauczyciela jest zapisane, że może tak być w szkole za zgodą organu prowadzącego. Tam jest wielokrotnie to stwierdzone. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Tutaj pan kierownik coś chce zabrać głos? Proszę bardzo. Ja jeszcze chcę wyjaśnić. Nie jest prawdą, że nie jest prowadzona księga zastępstw. Księga zastępstw jest prowadzona w programie Wulkan i ten wydruk robił przy mnie wicedyrektor z programu. Taki wydruk generuje nam program. Także księga jest prowadzona na bieżąco. Dobrze, pan radny Rodziński. To ja już tak na koniec, panie kierowniku, bo mnie pan sprowokował, dołożę pracy w związku z tym i wystąpię na piśmie, żeby państwo stworzyli, za jakie godziny były jakie zastępstwa, ponieważ jasno w protokole jest napisane, że tego państwo nie przedstawili. Tak jest, tak. Ja powiem szczerze, nie za bardzo nas interesuje, co program Wulkan ma, natomiast komisja tego nie otrzymała. Pani przewodnicząca jasno o tym mówi. Więc być może, jeżeli wystąpię na piśmie, to wtedy będą musieli państwo to zrobić. Będzie dodatkowa praca, panie kierowniku, ale może będzie, będzie też materiał do pracy na Komisji Oświaty, bo też chcemy się dalej tym chyba zajmować, panie przewodniczący Krupa, prawda? Pan Krupa się zgłasza właśnie, wywołany. Dziękuję, panie radny. Ja przed chwilą w przerwie zaproponowałem właśnie koledze, który ma dużo do powiedzenia, żeby został przewodniczącym Komisji Oświaty. Nie wyraził zgody na to. Jest to dobra okazja zmienić to. Ktoś ma wiedzę, patent, jak rozwiązać problemy. Dużo rzeczy dyskutujemy na Komisji Oświaty. To jest tylko małe pole. Panie dyrektorze i społeczeństwo, które teraz nas ogląda, chcemy przedstawić wizję może katastrofy, czegoś takiego. Tak nie jest, ale faktycznie pewne zmiany mają wpływ nieprzemyślanych decyzji Ministerstwa Edukacji i wiążą się z prowadzeniem nowej reformy. Te problemy to dopiero jest początek. To jest dopiero początek. Oczywiście wpływają skargi, ale tych skarg może być o wiele, wiele więcej. Natomiast komisja i my jako radni staramy się do wszystkiego, do wszystkich spraw, najmniejszych, podchodzić bardzo, bardzo poważnie i delikatnie. Natomiast to, co my teraz, krótko mówiąc, w tej chwili prezentujemy i mówimy, może mieć bardzo negatywny odbiór na przyszłych, krótko mówiąc, nie tyle absolwentów, ale zwłaszcza przy organizacji i naboru nowego roku szkolnego. Komisja pracuje i traktuje wszystkie placówki podległe starostwu powiatowemu jednakowo. I takie komisje odbywały się, odbywają i będą się odbywały w każdej innej placówce. Ale już niedługo, proszę państwa, już niedługo staną dyrektorzy i my, przedstawiciele Komisji Oświaty, przed nowym arkuszem organizacyjnym. I będziemy się zastanawiać,
będziemy się bardzo, bardzo poważnie zastanawiać. Ja ze swojej strony mogę powiedzieć tyle. Do tej pory jestem przewodniczącym Komisji Oświaty już którąś kadencję. Może faktycznie jest czas na zmianę. Może faktycznie ktoś ma bardzo ciekawy pomysł, jak uzdrowić i co zrobić, żeby było lepiej. My jako radni staraliśmy się głównie do tej pory zabezpieczyć. Zdecydowaliśmy się, krótko mówiąc, staraliśmy się remontować, dbać, żeby młodzież miała dobre obiekty. Natomiast nie zajmowaliśmy się to, co się dzieje wewnątrz danej placówki, które jest też bardzo, bardzo ważne. Ale to sami nauczyciele i, krótko mówiąc, gospodarze za to odpowiadają. Dlatego ja proponuję przerwać tę dyskusję, do tematu wrócić na komisji, a ewentualnie zaprosić telewizję pograniczną i tam każdy niech się wypowie. Każde słowo, które tutaj pada, może odnieść naprawdę bardzo negatywny skutek. Dziękuję. Pan dyrektor Łata się zgłaszał bodajże, także proszę. Co krótko powiedzieć i odnieść się jeszcze, znaczy jeżeli wytłumaczę w ten sposób panu radnemu Grudzińskiemu. Jeżeli chodzi o te 193 godziny z przedmiotu historia, my musimy realizować podstawę programową. Nauczyciel, który był na zwolnieniu L4, były to poważne problemy zdrowotne, przynosił zwolnienia co dwa albo co trzy tygodnie i dlatego tutaj wyszliśmy z założenia, że te zastępstwa muszą być realizowane. I natomiast jeżeli chodzi o przeznaczenie tych zastępstw na przedmioty maturalne, z przedmiotów maturalnych żaden nauczyciel nie chorował, a od półrocza 2019 roku, czyli rok szkolny 2018-19, były dodatkowe godziny na przedmioty maturalne, które wyasygnowało starostwo. Dziękuję bardzo. Pan radny Bac, potem pan radny Pospisz. Panie Tadeuszu, tak. Panie Tadeuszu, ja bardzo dziękuję, ale o ile sobie przypominam świętej pamięci, pan były starosta też proponował mi komisję. Stwierdziłem, że za wysokie progi, niech pan zostanie. Ale ja tutaj mówię coś innego. Pan mówi, że wina reformy. Jaka to jest wina, że jeden nauczyciel ma 27 godzin w placówce podległej starostwu biologii, a drugi ma niespełna chyba 13, dopełnienie czegoś jeszcze tam i brakuje mu pół godziny. To jest wina reformy? To jest wina złego zarządzania. Ad vocem pan Grupa, tak? Miał pan okazję na Komisji Oświaty wypowiedzieć się do bólu. Miał pan okazję. Ja panu szczerze przedłożyłem propozycję. Mogę zrezygnować z przewodniczenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Pan wie doskonale, że to nie jest takie łatwo. Niech pan się tak bardzo, krótko mówiąc, nie unosi, bo pan miał proponowane, pan się przez chwilę nawet zastanawiał. Zastanawiał, ale oczywiście są pewne opcje polityczne, które na to nie wyrażają zgody. Ja niestety nie należę do żadnej opcji politycznej. O wiele łatwiej jest mi mówić i wypowiadać się. I powiem jeszcze raz. I powtarzam. Nie wszystko zostało przemyślone. Przemyślane wprowadzając taką inną reformę. Dane mi jest, jeździ na różne międzynarodowe konferencje, gdzie widzę, jak to wszystko wygląda. Możemy udawać, że nic się nie dzieje. Dopóki rodzic sam nie zrozumie, sam się czegoś nie przekona, że to za to wszystko zapłacimy. Dziękuję. Dziękuję. Pan Pospiszy. Proszę państwa, musimy sobie pewne rzeczy wyjaśnić tutaj, bo to taki przekaz medialny pójdzie troszeczkę zniekształcony. Dyrektor nie może odstąpić od zastępstw, proszę państwa. Musi organizować, musi być podstawa programowa zapewniona. To jest jedno, bo my tak jakby negowaliśmy zastępstwa, chwileczkę, że negujemy zastępstwa, że to są godziny nadliczbowe. To nie są godziny nadliczbowe. Naprawdę tak to jest. Godziny nadliczbowe się robi zawsze na etapie konstruowania arkusza organizacyjnego, a zastępstwa organizuje dyrektor. Są to doraźne zastępstwa i teraz kwestia personalnego obsadzenia to jest inna sprawa, ale zastępstwa naprawdę musimy organizować.
Szanowni Państwo, komisja przedstawiła protokół, w którym są wnioski. W zasadzie są one wnioskami do zarządu, żeby pewne działania zarząd przyjrzał się pewnym działaniom lub pewne działania podjął. Czasami tam jest mowa w którymś protokole też o działaniach naprawczych i myślę, że to powinno być clue tego, tych rozważań. Natomiast tutaj takie personalne wycieczki, no szkoda na to naszego czasu po prostu, nie? Najzwyczajniej w świecie, nie? Zajmiemy się faktycznie, bo ta szkoła się nie wali, nie? Byliśmy na jubileuszu, który był bardzo ładny. Pod względem bazy materialnej, no zrobiono tam wszystko. Jeśli są niedociągnięcia jakieś organizacyjne, które tutaj wynikają z protokołu, tak, to jest myślę, że dobry przyczynek, żeby tym się zająć i myślę, na tym się skoncentrujmy. Ja myślę, że tam problem tej pani też uda się jakoś załatwić, no wierzę w to szczerze, no wydaje nam się to wszystkim, że jest to możliwe, nie? Poznaniu się z dokumentacją i mam nadzieję, że przy odrobinie dobrej woli, no te konflikty jakieś tam lub zarzewia konfliktów zostaną zażegnane, nie? Także proszę ograniczyć dyskusję do meritum sprawy. Nie myślę, że kończymy dyskusję, przechodzimy do następnego punktu. Proszę pana przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2019 rok. Sprawozdanie z realizacji rocznego planu kontroli przeprowadzonych za 2019 rok. Na mocy paragrafu 33 ustęp 5 Statutu Powiatu Głubczyckiego Komisja Rewizyjna przedstawia Radzie Powiatu z realizacji rocznego planu kontroli. Na mocy uchwały Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 19 września 2019 roku skład Komisji Rewizyjnej po zmianie członka komisji przedstawia się następująco. Jasia Niam, przewodniczący, Tadeusz Krupa, zastępca przewodniczącego, Bronisława Pawlik, sekretarz, Wojciech Bernacki, członek, Krzysztof Hajda, członek. Zgodnie z planem kontroli na 2019 rok zatwierdzonym przez Radę Powiatu uchwałą z dnia 13 grudnia 2018 roku Komisja Rewizyjna realizowała w 2019 roku pierwszy kwartał kontrola w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach, drugi kwartał opiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2018 rok, trzeci kwartał kontrola w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Głubczycach, czwarty kwartał kontrola w Zespole Szkół Mechanicznych w Głubczycach. Kontrola w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach. Tu przedstawię tylko wnioski pokontrolne. Komisja zaleciła opracowanie czytelnej, rozszerzonej w kartach usług lub innym dokumencie procedury realizacji zadań finansowanych ze środków PFRON-u, w której będą uwzględnione kryteria przyznawanych dofinansowań. Aktualizacja strony internetowej. Komisja podkreśliła ważność działań PCPR i tworzenie przez pracowników empatycznej atmosfery w centrum, które pełni szczególną rolę w życiu osób niepełnosprawnych. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu powiatu głubczyckiego za 2018 rok wraz z wydaniem opinii. Komisja zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu głubczyckiego i wystąpiła z wnioskiem do RIO o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Głubczycach. Kontrola w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Głubczycach odbyła się 24 września 2019 roku. Tematem kontroli były zasady finansowania zaciąganych kredytów i pożyczek na działalność bieżącą. I tak z protokołu SPZOZO 2015 roku generuje ujemny wynik finansowy. Na dzień 31 sierpnia 2019 roku zadłużenie szpitala wyniosło 13 196 624 złotych. Powiat z mocy prawa jako organ prowadzący szpital zobowiązany jest co roku do pokrycia różnicy ujemnego wyniku finansowego i amortyzacji. Komisja stwierdziła, że w tym przypadku potrzebne są rozwiązania systemowe, które wyprowadzą szpital na prostą.
Komisja zasugerowała rozważenie zmiany profilu realizowanych usług w SPZOS poprzez rozwój świadczeń z zakresu onkologii, neurologii, geriatrii, czy też zakładu opieki leczniczej, co wynika z potrzeb starzejącego się społeczeństwa. Kontrola w Zespole Szkół Mechanicznych odbyła się 21 listopada 2019 roku, gdzie przed chwilę wcześniej był przedstawiany protokół. I członkowie komisji szczególną uwagę zwrócili na analizę zatrudnienia kadry pedagogicznej, zasady finansowania stacji diagnostycznej i finansowania stołówki oraz internatu. W tym przypadku komisja zwróciła się z wnioskiem do organu prowadzącego o przestrzeganie zapisów w karcie nauczyciela, w szczególności artykuł 35-42a, zagospodarowanie godzin dyrektorskich na rozwój zainteresowań i uzdolnień ucznia bądź na przedmioty maturalne, aktualizację danych na stronie internetowej ZSM, dbanie o przyjazną atmosferę i wizerunek szkoły. W dniu 9 grudnia 2019 roku odbyło się 10. posiedzenie komisji rewizyjnej, czego nie było w planie kontroli rocznej, w celu zapoznania się z warunkami zatrudnienia nauczyciela dyplomowanego w Zespole Szkół Mechanicznych w Głubczycach. I jest to, wszystkie materiały w tej sprawie zawarte są w protokole numer 10 2019 z dnia 9 grudnia i dostępne są dla wszystkich radnych. Po wysłuchaniu stron, czyli nauczyciela, pana dyrektora, kierownika oświaty, komisja z całą stanowczością zawnioskowała o wprowadzenie działań naprawczych w Zespole Szkół Mechanicznych, nałożenie obowiązku uzupełnienia pensum dla wnioskującego nauczyciela, uznanie wolontariatu prowadzonego w Zespole Szkół Mechanicznych, to jest Szkolny Klub PCK, Teatr Tradycja. Komisja zrealizowała wszystkie tematy zaplanowane w planie kontroli rewizyjnej za 2019 rok. Zgodnie z zapisem paragrafu 33 ustęp 2 Statutu Powiatu, komisja rewizyjna przedkłada zarządowi powiatu sprawozdanie zawierające wystąpienia pokontrolne celem usunięcia nieprawidłowości. Podpisie przewodniczący komisji rewizyjnej i sekretarz komisji. I w ślad za tym w dniu wczorajszym do komisji rewizyjnej wpłynęło pismo Zarządu Powiatu w Głubczycach datowane datą 24 stycznia 2020 rok o treści: Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Głubczycach. Zarząd zapoznał się ze sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Głubczycach z realizacji rocznego planu kontroli przeprowadzonych w 2019 roku. Zarząd powiatu skierował sprawozdanie do kierownika Wydziału Oświaty i Zdrowia w celu sprawdzenia, w jakim zakresie jednostki zrealizowały wnioski pokontrolne i złożenia zarządowi informacji w tym temacie w terminie do 31 marca 2020 rok. Podpisał przewodniczący Zarządu Powiatu. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. To jest mniej więcej to, co powiedziałem ostatnio. Proszę, pan starosta, potem pan Bac. Aby uzupełnić wypowiedź pana przewodniczącego komisji rewizyjnej i to pismo, które zostało wczoraj dostarczone do pana przewodniczącego z zarządu powiatu. Tak naprawdę to informacja ta, o której głównie dzisiaj rozmawialiśmy, czyli uzupełnienie etatu, będzie wiadoma już jutro. I taką informację wszyscy państwo dostaną. Natomiast jedna rzecz, jaka się pojawia, to jest nałożenie obowiązku uzupełnienia pensum dla wnioskującego nauczyciela. I powiem szczerze, że za bardzo
Nie wiem, kto to ma wykonać, pan dyrektor. Nie mając wiedzy teraz w zakresie tego, czy była propozycja, czy nie, podejmujemy pewne decyzje, jeżeli chodzi o realizację tego protokołu. Mam teraz pytanie do komisji. Czy było takie pytanie do pana dyrektora w trakcie kontroli odnośnie propozycji, jaką pani dostała, i czy pan dyrektor się do tego pytania odniósł? Dziękuję. Proszę, pan przewodniczący Jasion. Żeby odpowiedzieć na to pytanie, musiałbym sięgnąć do protokołu z komisji rewizyjnej, który jest sporządzony przy rozpatrywaniu tej sprawy, bo teraz nie mam pewności, czy, jak tutaj było mowa, w roku 2019 pani ta otrzymała w formie pisemnej taką propozycję. Musiałbym to sprawdzić, co jest zapisane w protokole. Ten protokół jest dostępny tutaj w biurze rady i naprawdę zawiera wiele informacji, o których tutaj dzisiaj było mówione. Nie był on przedstawiany do wiadomości wszystkich państwa radnych, bo uznaliśmy, że na chwilę obecną nie ma takiej. Temat już przepracowaliśmy. Ja pytam, żeby jeszcze raz powtórzyć to samo, żeby było to jasno powiedziane. Nie mamy pewności, pan dyrektor jutro da nam informację formalnie na piśmie, będziemy wiedzieli, na czym stoimy. I w tym momencie teraz ten protokół ma się nie bardzo nijak jest zawieszony, bo my musimy ten protokół przyjąć. Plan pracy, znaczy sprawozdanie z działalności, tak. Musimy przyjąć i wnioski są tutaj zapisane jasno. Więc szanowni państwo, mamy mały dylemat, dlatego że nie mamy kompletu dokumentów. Pan dyrektor twierdzi, że posiada, więc panie przewodniczący, teraz pana rola w tym, żeby wybrnąć z sytuacji. Dziękuję. Panie przewodniczący. Proszę bardzo, pan. Dobra. Nie, no. Może pan radny Maciej się zastanowi, bo muszę zastanowić, o co pan tutaj pyta. Czy pyta pan się o podstawę prawną, która nakłada obowiązek uzupełnienia tego? Ze sprawozdaniem? Nie, no, no ale my nie głosujemy tego. Ale my nie głosujemy tego. Nie głosujemy przecież. Nie. Nie zgłosujemy. To jest informacja. Także no już wiemy, co zrobić. No. No, ja nie miałem od początku. No. Nie jest zaplanowane głosowanie. Przyjęcie. Panie mecenasie, może poprosimy. Dziękuję bardzo. Czasami trzeźwy umysł jest potrzebny. Pan radny Leszek, bardzo. Mogę? Panie starosto, wracając jeszcze do protokołów z komisji, pan Wojciech Biernacki zapytał, kiedy dzieci z placówki Gniazdo zostaną przeniesione do remontowanego obiektu Zespołu Szkół Mechanicznych. Nie padła odpowiedź konkretna kiedy. Dlaczego pytam? Ponieważ w październiku 2019 roku o terminie inwestycji został powiadomiony pan starosta, że w Zespole Szkół Rolniczych będzie planowana inwestycja, a mianowicie remont miejsca, adaptacja tam budynku, tam gdzie teraz dzieci znajdują się w tej placówce Gniazdo. I teraz z tą informacją została zapoznana też pani kierownik tej placówki. Termin realizacji inwestycji zaplanowany jest na miesiące maj do listopada 2020 roku i ten termin zatwierdzony jest przez ministra rolnictwa. Ten termin jest obligatoryjny. Zależy teraz, żeby rozpocząć w czasie, o czasie. Jak państwo widzicie teraz zabezpieczenie
i możliwość przeniesienia dzieci. Proszę pan starosta. To chyba z miesiąc temu rozmawialiśmy i mówiłem panu, jak wygląda sytuacja. Poza tym to też jest wpisane tutaj w protokole, że robimy to swoimi ludźmi, nie bierzemy firm zewnętrznych i dlatego to trwa troszeczkę. No trudno jest mi powiedzieć, kiedy będzie przewidywany koniec, dlatego że to wszystko zależy od tego, ile pracy będzie. Jeszcze dodatkowo, ile czasu osoby, które są konserwatorami, będą mogły poświęcić ekstra na to, żeby doprowadzić drugie piętro do końca. Jesteśmy na finiszu, bo kwestia jest tego typu, żeby wykuć otwory w drzwiach i to będzie teraz na feriach przebiegało i później wchodzimy już w montaż drzwi i robienie wykładzin. Więc myślę, że to jest kwestia 2 miesięcy i powinniśmy być gotowi. Proszę bardzo. Dlaczego pytam? Ponieważ zbliża się bardzo szybko czerwiec, 5 miesięcy i za chwileczkę będzie okres wakacyjny, kiedy będzie można takowy remont w bezpieczny sposób przeprowadzić. Dzieci wówczas nie będzie. I jeżeli przesuniemy ten termin, z automatu później będą problemy z odbiorami, z sanepidem, ponieważ to się wiąże z odbiorami i ten czas wiemy, jak przebiega. Zespół szkół i starostwo miało dość czasu, żeby zorganizować to. Ja nie wiem, czy pan zrozumiał, co mówiłem, czy nie bardzo. No mówiłem, że robiliśmy swoim sumptem. Miał dużo czasu. No nie, no pana nie interesuje, bo to nie pana pieniądze. A jakoś tak czuję bardziej, że te pieniądze mogą się przydać również w innych obszarach i dlatego oszczędzamy. No gdybyśmy nie chcieli oszczędzać, wzięlibyśmy firmę i mielibyśmy temat zamknięty, zapłacilibyśmy z 250 tysięcy. Ale pan radny cały czas jest w Rolniczaku. Panie radny, pan jest teraz radnym powiatowym, ok? A nie pracownikiem zespołu szkół rolniczych. Ja rozumiem pana ekscytację, rozumiem, że może pan nadzoruje tą inwestycję, dlatego pana tak to żywo interesuje. Postaramy się tak, żeby było dobrze, no spokojnie. Dobrze, dziękuję bardzo. Pani radna Pawlik. Proszę państwa, ja tutaj jeszcze odnośnie tego sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej i nałożenia obowiązku uzupełnienia pensum dla nauczyciela. Otóż o tym mówi artykuł 22 ustęp 3 Karty Nauczyciela. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze państwo jakieś pytania mają do sprawozdania? Proszę pan radny Ogis. Dziękuję bardzo za udzielenie głosu. Panie starosto, panie dyrektorze, przysłuchuję się tej całej sytuacji związanej z tą jedną osobą ze szkoły i tak jak faktycznie tutaj padło wiele takich stwierdzeń ze strony pana Rudzińskiego, pana Tadeusza Krupy. Powiem tak, zgodzę się z tym, że to nie było miejsce na taką dużą dyskusję, że jest Karta Nauczyciela i dyskutujemy i pokazujemy te duże problemy, które są w oświacie, ale też nie mogę się zgodzić na stwierdzenia, że przyznanie jednej godziny dla jednego nauczyciela jest problemem reformy oświaty. No, szanowni państwo, to tak na marginesie. Ja proponuję, panie starosto, panie dyrektorze, bo są dwie sytuacje. Pani dostała propozycję, pani odmówiła, pani złożyła pismo, druga strona twierdzi, pisma nie ma. Nie będziemy czekać 10 minut, chociaż moglibyśmy. Panie starosto i panie dyrektorze, ja uważam, że po gospodarczemu trzeba to zrobić tak, żeby ta jedna godzina dla tej pani po prostu się znalazła. Nie będziemy wnikać, naprawdę szkoły, godziny zastępcze, ile dyrektor pracował, ile dyrektor ma, ile dyrektor nie ma. Moja prośba do pana dyrektora, żeby z pana strony było takie działanie po prostu, żeby ta jedna godzina dla tej pani się znalazła, bo godzinna dyskusja, która przebrnęła przez NIK, reforma oświaty, mówimy o jednej godzinie dla jednej pani, tak? To ja nawet nie chcę wiedzieć, jakie są problemy wyżej. Moja gorąca prośba, panie dyrektorze, żeby tutaj tak po gospodarczemu, porządnie podejść do tego i żeby ta pani po prostu otrzymała, bo wysłuchałem tutaj panią radną Pawlik,
która tutaj przedstawiła pewne dane. Nie będziemy tego już dalej ciągnąć, tylko do pana taka prośba, żeby takich sytuacji po prostu nie było, żeby tutaj na sesji powiatu, żebyśmy nie musieli mówić o pewnych sprawach, które uważam powinny być załatwione w wąskim gronie i to na pewnym poziomie. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie radny. No, wydaje mi się, że to jest też zbieżne pana stanowisko z protokołem w jakiś sposób komisji rewizyjnej, szeroko pojętym zdrowym rozsądkiem. Dziękuję bardzo. Przejdziemy do następnego punktu. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Głubczycach w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie otrzymali państwo drogą elektroniczną. Czy mają państwo pytania do starosty? Pani wiceprzewodnicząca. Dziękuję, panie przewodniczący. Panie starosto, chodzi o punkt 19 sprawozdania. Nieodpłatne przekazanie środków trwałych na rzecz zespołu szkół ogólnokształcących. Czy mógłby pan powiedzieć, o jakie środki trwałe chodzi? Zostały przekazane liceum? To są dwa. Zgodnie z planem, panie radny Rudziński, zgodnie z pana sugestią, zostały przesunięte te dwa monitory i to trafiają te dwa monitory do liceum. Już trafiły, bodajże dzisiaj zostały zawiezione. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ktoś jakieś pytanie jeszcze? Pan radny Rudziński. Panie starosto, strona trzecia, pierwszy akapit. Zarząd ustalił wysokości dodatków dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych. Dodatki będą obowiązywać od 1 stycznia do 31 marca. Czy one zostały ustalone na maksymalnym poziomie takim, które mogą być ustalone? Czy są niższe niż te widełki, które kiedyś uchwalaliśmy tutaj? Każdego kwartału ustalane są dodatki i te dodatki nie są na najwyższym poziomie. Dziękuję. Czy jeszcze jakieś pytania państwo mają? Jeśli nie, w okresie międzysesyjnym nie wpłynęły żadne interpelacje, zapytania radnych. Przechodzimy do punktu 10. Wnioski, oświadczenia radnych. Kto z państwa ma jakiś wniosek lub oświadczenie? Może ja zacznę tylko od sprawy technicznej. W tym roku oświadczenia majątkowe, wzory oświadczeń otrzymają państwo na maila drogą elektroniczną. Należy je wypełnić w komputerze i odesłać drogą zwrotną do biura rady, gdzie zostaną wydrukowane i można je będzie dopiero podpisać po wydrukowaniu, ponieważ to jest ciąg dalszy elektronizacji naszego życia. Tak w ten sposób proszę to wykonać. Drugą rzeczą była załączniki trzeba donieść. Załączniki trzeba donieść, no niestety. No chyba, że będzie jakieś bezpośrednie połączenie z Urzędem Skarbowym w przyszłości, ale na razie to chyba nie jest planowane, mam nadzieję. Druga rzecz, która nasunęła się też w okresie międzysesyjnym, to była mowa przedtem o frekwencjach na komisjach czy na sesjach. Pani Teresa przygotowała mi tutaj zestawienie uczestnictwa radnych w sesjach i w poszczególnych komisjach i muszę powiedzieć, że wypada to bardzo dobrze. No, no nie ma żadnej sugestii ani żadnej informacji, żeby w którymś z tych posiedzeń brakowało na przykład kworum. No nie jest mi przynajmniej to wiadome. To jest jedna rzecz. I druga, no, prosiłem ewentualne o jakieś uwagi i propozycje do zmiany regulaminu obrad. Do tej pory nic nie wpłynęło. Za wyjątkiem pana, do tego zmierzam, za wyjątkiem pana Rudzińskiego, którego no ciężko mi podjąć decyzję na temat realizacji tego pana wniosku o potrącanie czy tam ustalanie, do kiedy lub trwa obecność lub nieobecność na radnego na komisjach. No, byłby to pewien problem, czy dzielić ten czas proporcjonalnie pół na pół, czy brać pod uwagę czas głosowań na komisjach. No, no szczerze mówiąc, no, ciężko to rozdzielić. Jest ustalone, że za nieobecność jest potrącenie. Wydaje mi się, że w
obecnym regulaminie jest taka możliwość, że przewodniczący komisji może decydować, czy ktoś był na tej komisji, czy nie. I wydaje mi się, że na tym można by poprzestać, nie? Bo można by zmienić całą uchwałę o dietach, no wymagałoby to trochę pracy dodatkowo, nie? Jeśli będzie taka wola, to oczywiście podejmiemy się tego tematu tutaj. Bo zapoznałem się na przykład z regulaminem obrad z miasta Opola bodajże, tak? No i tam jest to bardzo rozbudowane, no jest tam dużo systemów przeliczeniowych, ale są też dodatkowe dodatki za udziały w komisjach, w których się nie jest, za wyjazdy, zastępstwa, no aż tak daleko chyba byśmy nie poszli, bo to zgubilibyśmy się w temacie, nie? Także no mówię, jeśli jest taka wola radnych, to możemy, tylko że będzie to wymagało całej, zmiany całej uchwały o dietach, nie? A nie tylko zmiany w regulaminie. Pan radny Rudziński, proszę. Intencją moją, panie przewodniczący, było uniknięcie sytuacji takiej, że radny pojawia się na komisji czy na sesji, podpisuje listę obecności, wychodzi, tak jak to widzieliśmy w telewizji wielokrotnie w Europarlamencie z wieloma europosłami i ma, że tak powiem, zaliczoną obecność. I powiem szczerze, ja czasem prowadząc obrady Komisji Zdrowia mam mieszane uczucia, czy radny uczestniczył w komisji, czy nie. A lista jest podpisana i powiem szczerze, nie za bardzo widzę jakiś model prawny co do tego, że pan powiedział, że mam osądzić, mimo że radny wpisał się na listę obecności, że on nie brał udziału w tym, bo to musiałoby być jednoznacznie w jakiś sposób sformalizowane. No tak, widzi pan, że jest pewien problem, nie? Jest pewien problem, jak to określić, nie? W zasadzie w tym schemacie, który oglądałem, no to przewodniczący komisji decydował o istotności, że tak powiem, uczestnictwa danego członka w komisji, więc jest już pewien relatywizm, nie? On zawsze będzie zachowany. Ja tu mam o frekwencji cały wydruk tutaj, no i mówię, no, no ciężko się czepić. No zdarzają się sytuacje, że trzeba wyjść z tej komisji lub że człowiek jest nieobecny lub się spóźni. Mi się wydaje, że pozostawienie tego w pewien sposób niedookreślony jest mimo wszystko wygodniejsze. No wszyscy jesteśmy dorośli tutaj, nie? No, każdy z nas stara się zachowywać poważnie, lepiej lub gorzej, ale starać się wykonywać tę pracę. No, natomiast są pewne sytuacje, no, to jest tak jak tutaj z czasem dyskusji na sali. W zasadzie w regulaminie obrad jest, że można zabierać tam dwa razy w jednej sprawie, po minucie, po dwie. Ale ja się zastanawiam, czy to mamy iść w tym kierunku, czy jednak postawić tutaj na wolną debatę w granicach no, zdrowego rozsądku. No, jeden ma więcej do powiedzenia, drugi mniej. No, ja w jednej sprawie zabieram głos raczej tylko raz, inni potrafią 10 razy. Nie? To tak, panie Rudziński, jak nasi pacjenci czasami. No, jeden przychodzi co chwilę z innym problemem, jeden ciągle z tym samym. I to zawsze się człowiek zastanawia, czy jest nieudolny w swojej pracy, czy ten, z tym pacjentem coś jest nie tak. Nie? Także to ta taka dygresja, może nie na miejscu, ale powiedzmy, no, nasze życie zawodowe przenosi się na wszystkie późniejsze aspekty. Także wydaje mi się, że ja bym był zwolennikiem, żeby to do końca nie było, żeby to nie było dookreślone do końca. No, ale jeśli będzie taka wola radnych, żeby zmienić cały ten zapis tej uchwały o dietach, obecnościach, potrąceniach, to jak najbardziej, no, podejmiemy się tego tematu, no, ale będzie to wymagało pracy głównie biura rady, który będzie określał, czy czasy pobytu, czy sprawdzał, czy ktoś był 49 minut, czy 50, czy stanowi to połowę czasu komisji, czy 30%, czy prawie całe. No, także to, no jest to pewien problem. Przyznaję się, nie wiem, jak to rozwiązać. Jeśli państwo mają jakiś pomysł, to ja go chętnie przyjmę. Dziękuję bardzo. Pan starosta. Panie przewodniczący, jak pan przed chwilą zauważył, że niektórzy trochę więcej głosu zabierają w dyskusjach. Ja zabieram dlatego, że muszę odpowiadać, czy są pytania i chcę odpowiedzieć. Pan przewodniczący wcześniej mi nie udzielił głosu, zamykając dyskusję. Ja chciałem tylko poinformować, że na Komisji Oświaty złożyłem też wniosek taki, który kierowałby Komisję Rewizyjną na następną kontrolę do Zespołu Szkół Ogólnokształcących. Dziękuję. Dziękuję bardzo.
Jak najbardziej, pan radny. Panie starosto, zgodnie z planem pracy mamy w czwartym kwartale. Tak, tak. Chyba, że... A, w ten sposób. Aha. No, zajmiemy się tematem. Wydaje mi się, że jest to możliwe, ponieważ my przyjmujemy plan roczny. No, wydaje mi się, że jest zasadne przesunięcie, jeśli tym bardziej jak jest taki wniosek zarządu, a zarząd może wnioskować o kontrolę. Komisji Oświaty, tak? Aha, myślałem, że jako pan jako starości i zarządu. Dobrze, pan radny Bac, proszę. Tym razem panie przewodniczący już do pana, bo wiem, że do pana. Pan starosta ostatnio mówił, ponawiam mój wniosek o zaproszenie posłów na nasze sesje. Może któryś przyjedzie i stawi czoła naszym problemom, niezależnie od orientacji partyjnych. Powinniśmy spotykać się tutaj publicznie, żeby też pokazali, wypowiedzieli się na temat swojej pracy przed mieszkańcami, a my będziemy mogli im zadawać pytania i wówczas będziemy mieli kawę na ławę, jak wygląda sytuacja. Mamy problemy szpitala, mamy problemy szkół, mamy problemy dróg, więc powinniśmy te problemy kierować do posłów. Więc ponownie proszę o zaproszenie, wysłanie zaproszenia do wszystkich posłów. Dziękuję. Dziękuję bardzo, jak najbardziej, z tym, że no, będę się starał zapraszać posłów, jeśli faktycznie w tematyce sesji będzie coś, w czym istotnie, że tak powiem, będą mogli zabrać głos, bo można ustalić punkt spotkania z posłem, ale on przyjedzie lub nie przyjedzie. Natomiast no, no dzisiaj w tematyce specjalnie nawet nie było takich tematów, w których ja tam widziałbym udział posła, no chyba, że byłby miejscowym, lokalnym takim. Tak, natomiast jeśli będzie, jak najbardziej, nawet tak jak powiedziałem, do ministerstwa też wyślę zaproszenie, zobaczymy, jaka zwrotka dotrze, nie? Jak najbardziej, czemu nie. Proszę, pani wicestarosta. Pani Irena, proszę. Szanowni państwo, ja mam inne zdanie na ten temat, dlatego że z tego co wiemy, posłowie sami organizują sobie spotkania w terenie, mają swoje biura poselskie, gdzie jeśli się zgromadzi jakieś tam wiele spraw, to oni wówczas je organizują. Więc tutaj do nas, aby po prostu zapraszać, no jeżeli tak jak pan przewodniczący mówił, jeżeli będzie taka potrzeba i taki temat, że ten dany poseł nam pomoże, to możemy próbować. Ale tak to uważam, że te sprawy, które my tutaj omawiamy, wystarczająco są rozwiązywane na bieżąco także. Ale to jest po prostu moja propozycja, żeby jednak tego nie wprowadzać i nie robić. Chyba, że będzie taka konieczność. Dziękuję. Ja myślę, że zaproszenia zawsze można wysłać. Zobaczymy, co z tego się wykluje. No, do wyborów jest daleko może. No, zobaczymy. Pani wicestarosta. Ja troszeczkę w innej kwestii, szanowni państwo. Korzystając z tego, że mamy dzisiaj tutaj telewizję pogranicza, chciałabym w imieniu swoim pana starosty, który był przewodniczącym sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w tym roku, podziękować wszystkim państwu, szczególnie mieszkańcom powiatu, za wsparcie tak szlachetnego dzieła. Finał Wielkiej Orkiestry tegoroczny, 28, pokazał rekord, podobny rekord kwotowy padł również na terenie powiatu głubczyckiego, na którym działały dwa sztaby, jeden w Głubczycach z gminą Branice i Kietrz, drugi w Baborowie. Łącznie zebrano ponad 113 tysięcy. Nie jest to dla nas zaskoczeniem, bo nigdy nie wątpiliśmy w szczodrość i dobroć naszych mieszkańców. To wspaniałe dzieło, dzięki któremu mogliśmy pomóc, szanowni państwo, dzieciom, dlatego że celem w tym roku Wielkiej Orkiestry była dziecięca medycyna zabiegowa i każdy, kto wsparł choć w najdrobniejszy sposób, czy nawet i dobre słowo pomoc, przyczynił się do tak wielkiego dzieła. Także szanowni państwo, wielkie uznanie, szacunek dla tych, którzy nas wsparli. Szczególne podziękowanie kieruję również w stronę wolontariuszy, społeczników i ludzi dobrej woli, którzy bezinteresownie, bez dwóch zdań podjęli chęć pomocy i współorganizowania tego, co mogliśmy, szanowni państwo, zrobić
na terenie powiatu głubczyckiego. Z małych pomysłów zrobiła się wielka impreza tutaj na terenie miasta powiatowego. Sukcesem zebraliśmy wielką kwotę, dzięki temu pomagamy tym najbardziej potrzebującym. Dla nas, Szanowni Państwo, wielką radością jest, jak rokrocznie otrzymujemy informację, że do naszego szpitala powiatowego trafia co roku jakiś sprzęt. Większy, mniejszy, ale zawsze ta pomoc do nas tutaj przychodzi. I widzimy te czerwone serduszka. Widzę również na kamerze pana Mariana to czerwone serduszko, bo ono charakteryzuje to, dzięki komu to wsparcie do nas trafia i dzięki komu możemy pomóc, a pomagamy tym, którzy naprawdę tego potrzebują. Także Szanowni Państwo, ja w imieniu swoim, w imieniu pana starosty bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękuję bardzo. Pani Maria Parasiewicz. Na zakończenie już tradycyjnie, drodzy Państwo, kieruję do Państwa zaproszenie w imieniu dyrekcji, nauczycieli, jak również uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących, bowiem w najbliższy czwartek, czyli za tydzień, 6 lutego o godzinie 12:45 w auli liceum odbędzie się promocja publikacji zatytułowanej Na tropie zagadek historycznych i ukrytych skarbów. Proszę Państwa, ta publikacja, która powstała pod kierownictwem nauczycielki historii pani dr Katarzyny Maler, właściwie powstała przy udziale uczniów. Oni są autorami tejże publikacji. Tym bardziej byłoby miło uczniom, nauczycielom, dyrekcji, gdyby przedstawiciele Rady pojawili się na tymże spotkaniu promocyjnym. Zachęcam Państwa. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jeszcze Pan Radny Ognisty, proszę bardzo. Tak, chciałem jako Przewodniczący Powiatowej Izby Rolniczej podziękować Panu Staroście, tutaj osobom, Paniom za pomoc w zorganizowaniu spotkania. W tym tygodniu, we wtorek 28 odbyło się tutaj w Starostwie Powiatowym posiedzenie Powiatowej Izby Rolniczej z udziałem Prezesa Opolskiej Izby Rolniczej, Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Dyrektora Izby Rolniczej w Opolu, z rolnikami powiatu głubczyckiego. Mam taką prośbę do wszystkich radnych. Idą duże problemy, czy to związane z pomysłami Komisji Europejskiej, z przepisami co do zagospodarowywania śmieci przez rolników, tak zwane BDO, gdzie prowadzi to praktycznie Urząd Marszałkowski na chwilę obecną, ale przepisy są tak zawiłe, że proszę uczulić wszędzie w swoich miejscowościach rolników, żeby tego tematu pilnowali. Ustawa mówi o rolnikach powyżej 75 hektarów, ale dla pewności najlepiej by było, żeby każdy rolnik, ten mały, duży, próbował się zarejestrować do tego systemu, bo mogą być później duże naprawdę nieprzyjemności. Porozmawialiśmy również o nawożeniu azotanowym, co do terminu i tak dalej. Nowa ustawa, która ma wejść w życie, mówi o tym, że ona nie została jeszcze wprowadzona do, nie jest wprowadzona do obiegu, więc termin to jest 1 marca stosowanie nawozów azotanowych, ale proszę pamiętać i proszę przekazać, że jest to powiązane z warunkami atmosferycznymi, jakie będą panować. Żeby nie było, że ustawa już jest, a nam zamarzła ziemia i wszyscy i rolnicy pojechali, więc takie były tematy posiedzenia Powiatowej Izby Rolniczej. Kolejne planuję na miesiąc kwiecień lub maj z udziałem posła Komisji Rolnictwa. A z mojej strony to byłoby wszystko. I jeszcze raz serdecznie dziękuję dla pana starosty za możliwość spotykania się tutaj w Starostwie Powiatowym. Dziękuję. Pan starosta. Ja oczywiście deklaruję pomoc i zawsze, jeżeli tylko pan przewodniczący izby zechce zorganizować takie spotkanie, to mury starostwa stoją otworem. Przy tej okazji właśnie chciałem też pana przewodniczącego, już trudno, będę do pana mówił przewodniczący, kolego radny, przewodniczący, informacyjnie
Wyczytałem chyba dzisiaj albo wczoraj, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska będzie finansował wapnowanie gleb. Propozycja taka, żebyście zwrócili na to uwagę, przynajmniej tutaj rolnicy z naszego terenu, bo przypuszczam, że ilość środków będzie ograniczona i lepiej zawczasu zadziałać i złożyć jeden może wspólny projekt jako izba powiatowa i zrzeszyć tych rolników, nie wiem, w stowarzyszenie albo w jakiś sposób zadziałać, żeby zrobić jeden projekt, żeby nie dać się rozdrobnić i spróbować uzyskać dofinansowanie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kończymy posiedzenie Rady Powiatu.